Witam, zapraszam na odcinek Młodzi Aktorzy i Aktorki z czasów PRL ze swoimi partnerkami i partnerami. Henryk Gołębiewski, urodzony w czerwcu 1956 w Warszawie. Aktor filmowy i telewizyjny. W 2003 roku nagrodzony Złotą Kaczką za rolę w filmie Eddie. Został odkryty przez Janusza Nassvetera w czasie castingu do filmu Abel Twój Brat i wraz z resztą dziecięcej obsady regularnie zatrudniany przez Stanisława Jędrykę do seriali przygodowych dla młodzieży, takich jak Wakacje z duchami z 1971, Podróż za jeden uśmiech z 1972 i Stawiam na Tolka Banana. W 2006 roku ożenił się z Marzeną Matusik, którą poznał w 2002 roku. Poznali się w pubie, gdzie Marzena pojawiła się wraz z koleżanką. Między Henrykiem a Marzeną jest 17 lat różnicy. 12 sierpnia 2008 roku urodziła się ich córka Róża. Marzena pracuje jako strażniczka miejska. Filip Łobodziński, urodzony w marcu 1959 roku w Warszawie, dziennikarz i tłumacz. W dzieciństwie wystąpił w filmach Abel Twój Brat Janusza Nassvetera z 1970, Podróż za jeden uśmiech i Stawiam na Tolka Banana Stanisława Jędryki. Poszukiwany poszukiwana Stanisława Barei i Mysz Wiktora Skrzyneckiego. Na studiach iberystycznych wspólnie z Jarosławem Kugałą założył grupę muzyczną o nazwie Zespół Reprezentacyjny. Przez 2 lata był pracownikiem Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest w 3. związku małżeńskim. Ojciec 2 córek, starszej Julii Mafaldy Blaisdell ze związku z pierwszą żoną Anirą Wojan i Marii Łobodzińskiej, zmarłej 1 października 2015 ze związku z Magdaleną Łobodzińską z domu szkolnikowską. Na zdjęciu możecie zobaczyć go z 3. żoną. Krzysztof Janczar, urodzony w styczniu 1950 w Warszawie. Początkowo występował jako Krzysztof Musiał. Jest synem Elżbiety Habich, inspicjentki teatralnej i aktora Tadeusza Janczara. Zadebiutował w wieku 15 lat w czarno-białym serialu Wojna domowa. Serial okazał się prawdziwym przebojem telewizyjnym i przyniósł Janczarowi rozpoznawalność. To wtedy zdecydował, że będzie kontynuował przygodę aktorską. Dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, którą ukończył w 1974 roku. Na 4. roku studiów Krzysztof Janczar wdał się w romans z tancerką i choreografką, profesorką od baletu, Janiną Niesobską, widoczną na zdjęciu, z którą ma syna Krzysztofa Artura, urodzonego 14 kwietnia 1974, który poszedł w ślady ojca i też został zawodowym aktorem. Marek Kondrat, urodzony w październiku 1950 w Krakowie. Aktor teatralny i filmowy, lektor, piosenkarz, scenarzysta, reżyser i przedsiębiorca. Zadebiutował w 1961 roku w filmie Historia żółtej ciżemki w wieku 11 lat. Uwagę krytyków i publiczności zdobył główną rolą w Zaklętych rewirach z 1975 roku, za którą otrzymał nagrodę tygodnika Film oraz nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za najlepszy debiut. W 1972 roku ukończył PWST w Warszawie, a po latach pracował na tej uczelni jako wykładowca. Pierwszą żoną aktora była Ilona Ludgarda Gagajek, magister ekonomii. Ma z nią 2 synów, Mikołaja, który studiował dziennikarstwo, i Wojciecha, który jest muzykiem Filharmonii Warszawskiej. Małżonkowie rozwiedli się w 2009 roku. 19 września 2015 poślubił Antoninę Turnał, urodzoną w 1988, córkę muzyka Grzegorza Turnała. Owocem tego małżeństwa jest córka Helena, urodzona w 2018. Agnieszka Krukówna, urodzona w marcu 1971 w Chorzowie. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana z tytułowej roli Janki w popularnym serialu dla młodzieży, a także laureatka Orła za pierwszoplanową rolę w filmie Farba. W wieku 12 lat trafiła za namową matki na casting do reżyserowanego przez Wojciecha Sawę filmu Panny, w którym zagrała rolę Iwonki. Wystąpiła jeszcze w kilku serialach,
a następnie podjęła naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Podczas studiów zagrała w Liście Schindlera Stevena Spielberga. W 2003 roku zawarła związek małżeński. Z mężem Radosławem Fleischmanem pobrali się w pałacowej kaplicy w Świerklańcu. Następnie udali się w podróż poślubną na Mauritius. Radosław z zawodu jest optykiem. Małżeństwo to jednak zakończyło się rozwodem w 2005 roku. Lucila Santos, urodzona w maju 1957 w Santo André, São Paulo. Brazylijska aktorka, producentka filmowa i reżyserka. Największą sławę zawdzięcza serialowi telewizyjnemu Niewolnica Izaura z 1976, którego scenariusz oparto na powieści Bernardo Guimaraesa Esklawa Izaura. Serial ten odniósł największy sukces spośród wszystkich telenowel w historii. Grana przez nią postać niewolnicy najpierw podbiła Amerykę Łacińską, a potem Europę, Afrykę i Azję. Była żoną kompozytora muzyki poważnej i dyrygenta Johna Neslinga, z którym się rozwiodła. Ich syn Pedro Nesling jest aktorem. Agata Młynarska, urodzona w marcu 1965 w Warszawie. Dziennikarka, producentka, prezenterka telewizyjna, działaczka społeczna, a kiedyś także aktorka. Z wykształcenia polonistka. We wczesnej młodości przez 3 lata uczęszczała na zajęcia baletowe. W 1978 zagrała Agnieszkę Leśniewską w serialu Rodzina Leśniewskich. Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W grudniu 1990 roku została prezenterką Telewizji Polskiej, debiutując na antenie TVP2. W lutym 1984 roku poślubiła historyka Leszka Kieniewicza, z którym ma dwóch synów, Stanisława urodzonego w 1985 i Tadeusza urodzonego 4 lata później. Rozwiedli się po 10 latach małżeństwa. Drugie małżeństwo z Jerzym Poremskim przetrwało rok. W latach 2006-2008 była związana z dziennikarzem i prezenterem pogody Jarosławem Kretem. 22 marca 2014 wyszła za przedsiębiorcem Przemysława Szmita. Wychowała dwie dziewczynki z domu dziecka, Sylwię i Alicję. Agata Siecińska, urodzona w listopadzie 1960, aktorka filmowa, malarka. Jej najsłynniejszą rolą była rola karioki w serialu Stawiam na Tolka Banana. W latach 1979-1981 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1981-1984 kontynuowała naukę w szkole ENSAT w Paryżu. Od 1987 roku z sukcesami prezentuje swoje prace we francuskich i światowych galeriach. Gdy wyemigrowała z Polski, wyszła za mąż za architekta Grzegorza Wróblewskiego, opozycjonistę. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i zakończyło się rozwodem. Obecnie jest żoną malarza Frédérica Roulet. Razem z mężem, właścicielem Galerii Sztuki Współczesnej Les Singulaires, wychowuje dwójkę dzieci, syna i córkę.